fajna atmosfera się zrobiła, ale dalej wtedy takie są, jak nie jesteś. Smutny? Raczej zmęczony. A po czym to możesz być zmęczony? Ja, no zobacz, każdy z nich, ja oczywiście, każdy z tu trzyma ciężkiego i się męczy, a kobiety to nie bardzo. Czy pani się zgadzają? Ewentualnie jakaś torebeczka, a torebeczce wiadomo, nic ciekawego. Nie chciałbyś. Niepotrzebnych rzeczy. Ja wiem, nie wiem, gdybyś lepiej nie chciał mojej torebki nosić. Nie, nie. A co wymyśliłeś? Proszę, proszę państwa, czy każda pani ma ze sobą torebkę oczywiście, tak? To może każda pokaże jaką jedną niepotrzebną rzecz ze sobą panią. Co? Ja się zrobię zamieszanie. Proszę, po jednej takiej rzeczy, której właściwie niepotrzebna, niepotrzebna zabiera. Ja to nie widzę. Pani coś ma w ręce, ale akurat... Pójdziesz zobaczyć? Ja pójdę z bliska. A może któraś pani da nam jedną torebkę, żebyśmy tu popatrzyli. Są ja się nie godzę. Proszę bardzo. Jakieś losowanie może przeprowadzimy. Słuchajcie, kobiety torebki. Panom się udało, torebki ze sobą nie mają, chociaż teraz ostatnio jest taka moda na torebki dla panów, ale nie widzę, żeby panowie też mieli, może ja od pani bez taką torebkę. Okay. Pani Wojciech, czy pani się godzi? O, tak, mówi pani nie odmawia, ja ta torebka, taka lepka wcale nie jest, ale sprawdzimy. Sprawdzimy. Kobieta, brawo dla niej. Pani się lubi malować, na pewno się pani trudem jest. Zobaczymy. Ale pani się zgadza, że możemy sprawdzić, tak? Dobrze. Panie Wadzie, jeszcze raz zapytam. Zgadza się pan? Odważnie. Dobrze, pan. A nie będziemy nic podpisywać. Zobaczymy. Ciężka, ale ciężka? Tak. Tak. Wiesz, kobiety nic nie noszą. Lekko. Kłódki nie ma. Moment. Kto zgadnie, co pierwsze tutaj ma? Nie. O, ile ciekawych rzeczy. Proszę państwa, jedna przydatna rzecz, wiadomo, koncert się może przyciągnąć. Chociaż... Z daleka czuję się to kanapka z serem dojrzewającym. Ten już dojrzał. Ale nie rusza się. Oj, pani ma... Ja proponował odłożyć. Nigdy nie wiadomo, kiedy się do domu wróci. O! Kto zdanie? Na literę K. Kapusta. Nie? Kropelki. Kropelki. Doszne na serce. To jest do śniadania. Nie będziemy pokazywali firmy, bo byłaby to krypto. Brawo dla tej pani. Co dla tego pana? To jest na śniadanku. Prawdziwe było. Jest do popicia śniadania pewnie. Już za dużo nie zostało. Nie wierzę. Proszę państwa, o, mam coś jeszcze. Wersja bezprzewodowa, kto zgadnie? Prawie państwo zgadnie? Przewodu nie ma, nigdy nie wiadomo. To jest pewnie do samoobrony, pani Bandeczko, prawda? Nigdy nie wiadomo, koncert się skończy, ciemno będzie. Tutaj za rok nie wiadomo, kto wyskoczy. Machnąć torebką i... O, jest chusteczka. Duża, duża, nieduża. To jest męska chusteczka. Mąż wraca, sąsiad zapomniał zabrać, tak? Potrzymaj z jednej strony, ale rozmiar to prawie na śródziu. Do którego? Do którego ze śródziu? Do którego się pani wybierała? Do sąsiada. Proszę państwa, oczko. O, nie wiem, czy szefowa na to pójdzie. Zastanówmy się. Lecimy dalej. O, są? Na psy, literę? Kto zgadnie? Tak? Cążki. Gustowne cążki. O, obcina lewa zawsze. Proszę bardzo. Wiadomo, do czego cążki. Do zębów. O, dziadek już zawsze takie ma, prawda? Wiadomo, może tam krewny był felczerem ze zębem. Druga część tamtego, może się pani na jakieś łamanie po drodze szykuje. Wiadomo, dzisiaj wszędzie są kamery, trzeba być przebrany odpowiednio. Cóż jeszcze mam? No i oczywiście, co możemy mieć w dzisiejszych czasach w torebce? Komórka? Tak jest, komórka.
Ale zamotała mi się tutaj. Znaczy nie mi, tylko tej pani. Kobieta jest przedzalna, słuchaj. Jedno gniazdeczko i wszystko działa. Oczywiście, jak to u kobiet. Ty do proboszcza po swoim panu? Dzwoni. Halo? Tak, jest. No nie, no organy jakieś tu mamy. Dobrze przekażę. Czeka panią poważna rozmowa. A po wracie do domu. Przejdźmy dalej. To już się rozłączyło. Jest i miara. Miara. Wiadomo, zawsze się przyda. My się zmierzymy. Ja myślę, że szkoda, że się nie zmierzyliśmy wszyscy 20 lat temu, byśmy mieli porównanie. Wspólnie. Ja nie chcę. Teraz. To nie jest ta strona miary. To jest jakaś chińska miara, to nie jest właściwy rozmiar. Dobrze. Wszystko? Nie, jeszcze jest książeczka, wiadomo. Rano do kościoła książeczka jest. Tylko wtrącę na ręczku uwagę i na sekundę. Byliśmy kiedyś na koncercie w Bielsku Białej i pani podeszła do nas i mówi brawo, brawo, kawa. Patrząc na nas. Proszę państwa, śpiewnik piosenki z tamtych lat. No nie wiadomo, z których. Który pani rocznik jest? Młodziutka. Nie, nie wiem, o śpiewniku jednak. A, no to... To nie jest na myślenie. Tutaj mam Pieski Mały Dwa. Znacie państwo? Kapelanta. Albo śpiewamy? To kapelanta. Albo śpiewamy? To właśnie. Dziękujemy pani bardzo. Gorące brawa dla pani za odwagę. To jest te foto, bardzo dawa. A śpiewanie jest pani.